Cześć, jestem Iza. Jestem zwykłą nastolatką w zwykłym liceum. Niczym nie wyróżniającą się z tłumu. A tak, to nie ja. To jestem ja. W pierwszym dniu ostatniej klasy. W końcu. I co mnie pamiętają kanapce do szkoły? A to moja mama. Kocham ją, ale odkąd nie ma z nami ojca, nie zawsze się dogadujemy. Znowu z tym pasztetem? Ryj masz jak pasztet. Chyba twoja stara. Ja patam. Kocham, pa. Może i nie jestem najpiękniejsza, ani najpopularniejsza, ale za to jestem najmądrzejsza w klasie. Z kim pójdziesz na bal? Ja idę z Joshem, a z kim? Dziewczyny? Szurnięta i zajdzie. Teraz. Niechcący! Ojej! Pomogę ci. Nie, nie powinieneś tu podchodzić. Ja się ciebie nie boję. Odlicz, zostaw mnie w spokoju. Ale dlaczego? Zrobiłem coś nie tak? Nie wiesz, co tu się wydarzyło. Widziałem, co ci zrobiły. Nie. A co? Pierdnęłam. Iza? A co ty robisz na podłodze? Ja tylko... Zacięłaś się, koleżanko? Pomóc ci się odciąć? No to ty jakaś niepoważna, jesteś niezrównoważona, psychiczna. Wstawaj, pobrudzisz mi podłogę, dopiero mopowałam. Raz, dwa, bo jak szmatą zaraz po plecach przelecę, to... Och, cześć, Josh. Dzień dobry, pani. Jaka tam pani, biedrona jestem. Josh, kochanie! Josh, najprzystojniejszy chłopak w szkole, zeszłoroczny król balu i kapitan szkolnej drużyny piłki nożnej. Podaj do mnie, wystaw! No i jak wystawiłeś? Jest niezwykle męski. Aha, niezła gra, chłopaki. I taki zabawny. Lecę pod prysznic. Ło, trzęsienie ziemi chyba. Josh, powiedziałam, chodź tu. No co ty tam robisz z tymi wieśniakami? Tyle razy ci mówiłem, nie mów na mnie Josh, jestem Jasiek. Zamknij mordę, Josh. Leci na niego każda laska w szkole. Na szczęście nie ja. Złociutka, z mordy ci leci. Pamiętajcie, weźcie ze sobą prezenty i dobry humor, resztą ja się zajmę. Obecność wszystkich obowiązkowa. Oprócz ciebie. Chciałam tylko do swojej szafki. Ojej, myślałam, że to śmietnik, nikomu nie będę przeszkadzać. Teraz to na pewno pachnie tu jak na śmietniku. Och tak, to ciekawe. Ciekawe. Dziewczyny, słyszałyście? To śmierdzi, idziemy stąd. Cała Roxana. Roxana. Królowa zła i topowa influencerka. Ma chyba z 1000 followersów na IG i 1000 znajomych na NK. Masz to? Zdjęcie? Miał być filmik, idiotko, teraz jestem TikTokerką! Mistrzyni tańca. I ruch zna każdy. Podobno robi najlepsze imprezy w mieście. Kochani, wybiła 22. Czas się napić! Czas wypierdać! A, i mnie nienawidzi. Dlaczego? Byłyśmy praktycznie nierozłączne, ale ten wieczór w klubie zmienił wszystko. Spoko, co będzie? Nie wiem, co mam zamówić. Wszystkie pijemy piekielną chmurkę, jest przepyszna, weź chmurkę. Poproszę niebiański pociąg. Miałaś wziąć chmurkę, ale miałam ochotę na pociąg. Ale wiecie, że to trzeba wypić bez użycia rąk? Ale Iza jednak pije pociąg. Ja jeszcze dwa na raz. Aha, dobra, Iza, chodź ze mną do kibla. Zostań tu i pilnuj, żeby nikt nie wchodził. Slaj! Nie, jeszcze raz. Slaj! Slaj! Ty stara, długo jeszcze, co ona tam robi? Nie, czekaj, nie możesz tam wejść. Slaj! Sra! Sra? Nie, na pewno nie, na pewno nie. A ty co ty tu robisz? Nic. A, B, C, D i F, G. Co to niby znaczy? Iza? Dla nas jeszcze raz to samo. Nie! Coś ty zrobiła! Co zrobiłam? Jak mogłaś do tego dopuścić? Prosiłam cię. Roxy. Ach, jestem Roxanach. Jak Sanach, tylko z ro i bez h. Jestem jej największą fanką, powinnaś to wiedzieć. Ale przecież ostatnio zapomniałaś tekstu jej piosenki. Nie chcę nawet tego słyszeć. No ale... Nienawidzę cię, jesteś skończona. Roxy, widziałaś to? Widziałam. I co, nie przejmujesz się? Coś ty, nagrywałam wtedy storkę, mam dowód. Iza jej coś musiała powiedzieć. Ale tu piszą, że tam srałaś. Ja takich rzeczy nie robię. A co z Izą? Dla mnie już nie istnieje. Jest szurnięta.
Strasznie długo focha ma za tą dramę. To Michał, mój najlepszy przyjaciel. Jemu też podoba się Josh. A daj spokój. A idziemy do niej na ten balet? Coś ty, nie mam zaproszenia. Co to jest? To jest wasze? O tak, to Izzy. Ile razy mam mówić, żeby nie śmiecić na podłogę? Co to jest? Obora? Dopiero co upuściła. Teraz to już chyba też popuściła. To Biedrona, szkolna woźna. Krąży o niej wiele plotek. Jedni mówią, że handluje czymś w szkole. Chcesz miętosa? Dobry miętos. Miętos mocy. Mam też małe kotki w piwnicy. Chcesz zobaczyć? Inni nawet twierdzą, że zna magię. Otworzy mi ktoś drzwi? Sezamie, otwórz drzwi. Bo mnie zaraz pokurwi. Nikt nie wie, co jest prawdą, ale wszyscy się jej boją. Teraz już masz zaproszenie, to idziemy. O, sama nie wiem. To może nie skończyć się dobrze. Dobra, zluzuj majty. Ale nie zluzowałam, bo jej dzisiaj nie założyłam. Udajesz mi za... Dobra. Kochanie, otworzysz? Nie mam teraz czasu. Nagrywam storkę o tym, jak witam gości. To ich przywitaj. Poszczasz, jak ty nic nie rozumiesz. Whatever. O, cześć Josh. Cześć. Ja się... Znowu się spierdziałaś. Sorki. Spoko, to tylko bączek. Nic strasznego. W większości przypadków. No i kto przyszedł? Nikt ważny. Bo tylko ja jestem dla ciebie ważna. Słodziaczek. Dobra, idź do sypialni, zaraz przyjdę, pogramy w policjanta. Okej. Nie. A ty czego tu szukasz, guza? Nie, Michała. Gdzieś mi zniknął. To może i ty powinnaś? A nie mogę? Nie, nawet się nie przebrałaś. Ty też nie. Ja mam nową torebkę. A poza tym ludzie mi pisali, żebym nigdy się nie zmieniała. Kto tu jest? Nazwisko! Nikogo tu nie ma. Łże się jak pies! Ręce przy sobie i gadaj! O, zamiast gadać, wolę przekonać panią policjant. A co tu się wydarza? Znowu ty zdziro. O, ale ja tylko sprawdzałam, gdzie jest Michał. Michał? Michał, to ten kija w dużym pokoju jeszcze nie sprawdzałam. A ty co? Ja myślałem, że to ty. Co robiłeś? Myślałem, że... Co robiłeś? Myślałem... Przepraszam. A w dupę chcę wsadzić te przepraszam. To, co tu zrobiłeś, to po prostu jest pathology i tragedy. To znaczy, że nie pójdziesz ze mną na bal? Chodź szybko, musimy stąd uciekać. Stop, basta, nie ruszaj się. Czego tu szukasz? Właśnie, czego tu szukasz? O, guza, najwyraźniej. Guza? Nie znam. Kojarzysz? Nie, też nie znam. Ale brzmi zagranicznie. Pewnie jest hot. Szukamy razem? Dobra, spadamy. Córciu, co się stało? Nic, tylko ćwiczyłam. Po co ćwiczysz płacz? Na ten konkurs talentów? Just forget it. Chodź, zrobiłam obiad. Lubisz lasagne. Sranie, nie lasagne. Mamo, mówiłam ci, że dobaluję tylko banany i kostki lodu. Ugh. Cześć, Iza. Chciałem tylko powiedzieć, że to, co się wydarzyło na imprezie, było... Cudowne. Pomyłką. Tak właśnie o to mi chodziło. Pogadam z Roxaną i powiem jej, że to nie twoja wina. Josh z tobą rozmawiał? Nieźle. Widziałaś? Będzie konkurs talentów w szkole. O, może się zgłoszę. A po co? Przecież ty jesteś beztalenciem. Co? Tak twoja matka mówi. No tak. Tylko żartowałam. Prawie się nabrałem. Dzień eliminacji. Straszny stres i ogromne emocje. Dzień dobry. Rozpoczynam tegoroczne eliminacje konkursu talentów. Do wielkiego finału przejdzie trójka najlepszych osób. Jako pierwsza wystąpi Ewa. Zapraszamy. Ewa. Jedna z wazelin Roxy. Tak je nazywam. Wazeliny. Bo robią wszystko, żeby wejść w dupkę Roxy i jej zaimponować. Proszę Roxy. Wyczesana. Inteligencją to raczej nie grzeszy. Boże, zawsze to samo. Co nam zaprezentujesz? A ktoś miał urodziny? Nie mam żadnego prezentu. Prosimy o występ. Dzień dobry. Dzisiaj dla państwa wypiję pół litra w pół minuty. Czas, start. Wypiłam. No brawo, faktycznie. Pół litra wody w 30 sekund. Jakiej wody? To nie byłby żaden talent. A co było w butelce? Mleko? Następny. Jako kolejny swój talent zaprezentuje Josh. Jasiek, przepani. Tak, tak, Josh, prosimy. Oj, prosimy. Ktoś ci pozwolił na niego patrzeć?
Przygotowałem dla was pokaz żonglowania. A do tego nie potrzeba trzech piłek? No niby tak, ale pomyślałem sobie, że skórta jest taka duża. Oj, duża. To wystarczy. Oj, wystarczy. Brawo! To jeszcze nie koniec. Nie przestawaj. Teraz trochę utrudnimy. Wow. Oj, przepraszam. Żartujesz? To było świetne. Nawet ona? Ja posprzątam. Wynocha od piłki Josha. Gromkimi brawami przywitajmy Roxanę. Nie muszę się chyba przedstawiać. Już pani to zrobiła. To dla... Ale dlaczego ty płaczesz, dziecko? Bo to od zawsze było moje wielkie marzenie. Od dziecka było mi bardzo ciężko. Moja matka jest Polką, ale mój ojciec jest Polakiem. Dlatego jestem pół Polką, pół Polakiem. To naprawdę wzruszająca historia. Dziękujemy, Roxana. Jeszcze zaśpiewam. Ach, niesamowita dziewczyna. Pomimo przeciwności losu chcę być traktowana jak wszyscy. Skąd te rumieńce mam? Twe dłonie, jak konwoje. Wow, ona serio brzmi nawet jak Sanach. To niemożliwe. Wiem to, bo nieraz słyszałam ją pod prysznicem. Wiecie, dlaczego w jej okolicy nie ma Meneli? Właśnie dzięki jej śpiewaniu. Jak zwykle, pierwsza klasa. Dziękuję. A do tego w międzyczasie wstawiłam 3 fotki i 1 TikToka. Imponujące. Chyba żenujące. Ja patam. Violetta! Twoja kolej. No dzień dobry. Czym nas dzisiaj zaskoczysz? Bo! Pierwsze zaskoczenie mamy za sobą, więc przejdę dalej. Proszę. Przeszłam dalej, bo jak prawdziwy magik słowa zamieniam w czyny. Dziś was oczaruję. Na początek sztuczka z przeskakującym palcem. Proszę uważnie obserwować. O, jak przeskoczył. O, i znowu przeskoczył. A teraz ten palec zniknie i nas ponownie zaskoczy. Co się stało? Chciałam tam usiąść, ale poczułam coś jakby... palec? Przypadek? A może magia? Następna sztuczka. Proszę wybrać kartę. Nie podglądaj. Podglądanie zostawię pani mężowi. Zapamiętać i odłożyć z powrotem. Czy to ta karta? Nie, to nie ta. I ja to wiedziałam. Na tym polega cała magia. To tyle? Taka jest już rola magika, że pojawia się i znika. Wow! Ja tu zwariuję. Jako ostatnia swoim talentem podzieli się Iza. Tak samo jak podzieliła się wszami z całą szkołą. Oby nie. Ja... Pośpiesz się, łajco. Iza? Szurnięta, Iza, przepani. Mówisz o sobie szurnięta? Żeby nowi się mnie bali. Może też tak powinnam zacząć robić? Polecam. Nie mogę tego słuchać. Świat mój, tak zwyczajny. To nie ja była mewa. To nie ja. Oj, głęb jego fej. To nie ja. Brawo. Dziękuję. Wow, to było niezłe. Zwariowałaś? Dobrze, że Roxy tego nie słyszała. Wow, Iza, masz piękny głos. Dzięki. Słuchaj, a nie chciałabyś może pójść ze mną na bal? Roxy od tamtego czasu się do mnie nie odzywa. Słuchaj, Josh, to chyba nie jest dobry pomysł, żebyśmy szli na bal razem. Rozumiem. Przepraszam. Dziękujemy wszystkim. Teraz, szanowny jury w składzie ja i nasi widzowie oczywiście, podejmiemy decyzję, kto przechodzi dalej. Oto skróty wszystkich występów. Jeśli chcesz, by do finału przeszła pijąca Ewa, wpisz numer 1. Występ udany, choć z nikim się nie podzieliła. Wypiłam. Numer 2 to przystojny Josh i jego wielka piłka. Śpiewająca influencerka Roxana. Numer 3. Czarująca Violetta. Numer 4. Czyli magia, niespodzianki i zaskoczenie. Taka jest już rola magika, że pojawia się i znika. Numer 5. Jak sieć 5G Edyta Górniak. To znaczy z piosenką Edyty Górniak szurnięta Iza. Dwóch finalistów wybiorę ja. Jednego finalistę wybierzecie wy. Wiecie gdzie? Każdy z uczestników musi przygotować nowy występ i zaskoczyć publiczność. Głosujcie na mnie, na królową balu. Roxy. To Violetta.
Przyszła do nas do szkoły niedawno. Jej życie jest trochę owiane tajemnicą, bo nikt nic o niej nie wie. A kiedy ktoś już pyta... Wielka, a skąd ty jesteś? To znaczy ja, bo ten... Puf! Wow! Dzieje się to. Gdzie ona? Nie uwierzysz. Zaskocz mnie. Bo! Zawsze wiedziałam, że jesteś pi... I zajdzie z Joshem na bal. Nie wierzę. No mówiłam. Magia. Zamknijcie się! Gdzie ona jest? No mów! Kazałaś się zamknąć. Teraz możesz. Chyba już poszła do domu. O, muszę lecieć. Dobrze. Jak jutro wróci, będę gotowa. A Violetta powiedziała jej, że ładnie śpiewa. Dziewczyno! Słyszałem, że idziesz z Joshem na bal. Co? Nie, to nieprawda. Jak to? Cała szkoła o tym mówi. O-o. To mam przekichane. Roxy na pewno mnie nie odpuści. Co mam robić? Nie martw się, kochanie. Twój występ był znakomity. Na pewno przejdziesz do finału. Chodź, zmopujemy razem podłogę. Zebraliśmy się dzisiaj tu... By raz na zawsze zniszczyć szurniem tą Izę. Co tam szemrzesz, Roxana? Że nie mogę się doczekać wyników. Wynik pozytywny, jesteś w ciąży. Co? Żartowałam. Pora na ogłoszenie wyniku konkursu talentów. Pierwszą finalistką lub finalistą jest... To na pewno będę ja, bo przecież jestem pół Polką, pół Polakiem. Roxana! Ojej, nie spodziewałam się. Chciałabym podziękować. Nie teraz. To kiedy? Potem. Potem to śmierdzi Iza. Iza. To ze stresu przepani. To będzie się działo, bo jesteś drugą finalistką. Ciesz się, ciesz. Póki jeszcze możesz. Ostatnią finalistką lub finalistą jest... Violetta. Puf. Wiedziałam. Magia. A ja? Przykro mi. To już wszyscy finaliści. No trudno. To się przynajmniej napije. Zrobimy tak. A gdzie jest Violetta? Mówiła, że musi coś załatwić. Nieważne. I tak jest bezużyteczna ostatnio. Ale to nasza. Poradzimy sobie sama. Przygotowałam specjalną miksturę, która nie tylko pobrudzi Izę, ale będzie śmierdziała jak tygodniowe skarpety. No co? Przecież wiesz, że lubię stópki. Wymazałam to z pamięci. Zakradniemy się na stołówkę przed otwarciem. Iza zawsze przychodzi pierwsza. Ty ją zagadasz, a ja obleję. Dlaczego ja? Bo nie ja. Ma to sens. Ale o czym ja mam z nią rozmawiać? Nie wiem, powiesz, że ma ładny sweter czy coś. Nie podoba mi się jej sweter. Nie musi ci się podobać. Naprawdę? Uff, dziękuję, Roxana. Wymyślisz coś. Nie jestem w tym dobra. No kto by pomyślał? Kto? Nieważne, idziemy. Violetta, co ty robisz? Ja tu tylko sprzątam. Co? To znaczy ten, bo ja... Puf! Zapomniałaś, powiedz. Widzimy cię. Kurde! Wytłumaczysz mi, co ty tu robisz? Bo ja tak ten, stałam i zobaczyłam mop i pomyślałam sobie, o, polatam sobie na szmacie. Nie kłam. Lata się tylko samolotem. Mów prawdę. No dobra, musiałam pomóc mamie. Czekaj. Biedrona to twoja matka? Nie, znaczy tak, ale wszystko się zgadza. To samo wiązanie, te same kropki. Ja mam trochę mniej. Jesteś nikim. Ale Roxy, przecież my się przyjaźnimy. Przyjaźnimy, dobre, słyszałaś? Mhm. Ja ze służbą się nie przyjaźnię. Proszę cię, tylko nikomu nie mów. Ale ludzie będą mieli minę, jak się dowiedzą. Jaką? Zobaczysz. Wstydzisz się mnie? Co? Słyszałam twoją rozmowę. Bardzo mnie zawiodłaś. To ja haruję i szoruję kible za dwóch, żebyś ty mogła się uczyć magii, a ty się mnie wstydzisz? To nie tak. Ha! Ja padam. Swoje już słyszałam. Violetta, wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. Coś na pewno jest. Trzeba po prostu patrzeć na plusy. O, na przykład podłoga wygląda bardzo w porządku. Bo dopiero co mopowałam. Fachowa robota. Może opowiesz mi, co się stało? Nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiem, jak nie chcesz. No więc tak, zacznijmy od tego, że Biedrona to moja mama. Wiem. Wiedziałaś? Od samego początku. I nikomu nic nie powiedziałaś? Bo wiedziałam, że nie chcesz o tym mówić. Ale przecież my byłyśmy dla ciebie takie wredne. No i co? Gówno jeden zaraz. Przepraszam, to silniejsze ode mnie. Ale jak to się stało? Mama mówiła, że jak uczyła się w Hogwarcie, to poznała tam takiego jednego typa. No i zabrał ją na taki romantyczny piknik. I był rum, i muzyka. Uuu. No i mówiła, że nagle na niego wskoczyła. Zerwała koszulę i... Mów dalej. No i zobaczyła mnie pod kapustą. Co? Obok było pole i tam rosła kapusta. Przecież w końcu stamtąd biorą się dzieci. No tak,
To logiczne. Ale teraz Roxy się o tym dowiedziała i wszystkim opowie. Ludzie mnie znienawidzą. Nie martw się. Jak chcesz, to możemy się zaprzyjaźnić. Przemyślę to. Dobry wieczór państwu, Żaneta bez żakieta, a to są newsy w terenie. Jesteśmy właśnie w wyjątkowej szkole bensu i robienia hałasu, gdzie trwa wyjątkowy konkurs talentów. Jak się czujesz przed występem? Strasznie się stresuję. To się nie stresuj. Wow, od razu pomogło. Szok i stres. Co, obstarałaś się już? Skąd wiedziałaś, że tutaj będę? Znalazłam po zapachu. A co masz w kubku? Co to? To dla ciebie, Melisa. Naprawdę? Mhm, powąchaj. Zaraz wychodzę na scenę, jak mogłaś! Samo się wylało. No cóż, teraz będziesz śmierdzić jak stare skarpety. Stópki. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Oh my gosh! Przecież sam widziałeś, to dlaczego nie wierzysz? Ale ja zrobiłam to dla nas, Josh! I za co ty tu robisz? Zaraz masz występ. Jak mnie znalazłaś? Po zapachu. To już jest koniec. Czuła się lepiej, ja nie wyjdę na scenę. Wyjdziesz i pokażesz Roxanie, na co cię stać. Nawet na gumy kulki już mnie nie stać. Mama obcięła mi kieszonkowe. Chodź ze mną, wiem gdzie są rzeczy do przebrania. Mama ma też super płyn do podłóg, to się od razu umyjesz. Załóż to. Będę wyglądała jak jakaś owieczka. Nie no, bardziej jak taka ochmurka. No dobra. Ale załóż coś jeszcze na głowę. Uczestnicy już się szykują, ludzie czekają, a wygraną jest wieczny szacunek i dodatkowe punkty do królowej balu. Kto wygra konkurs? Roxana. Znaczy ten, nie, tego nie wiemy. Dzień dobry, otwieramy konkurs talentów. Jako pierwsza wystąpi Iza. Iza? Iza, jesteś tam? No cóż, skoro tak, jestem przy pani Iza. Szurnięta Iza. Szurnięta Iza zaśpiewa. Co? Ale jak ona? Przecież powinna śmierdzieć, a ja czuję jakby tutti frutti? To się nazywa szybki prysznic, bejba. Ty masz mnie za głupią dzikuskę. Jesteś szurnięta! A ja wiem, że ten głaz ma także dupę. Dupę! Pokaż dupę! Czy wiesz czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Buuu! Kolorowy niesie wiatr. Żałosne. Mamy już za sobą świetny występ pierwszej uczestniczki. Publika szalała, ludzie śpiewali razem z nią, a niektórzy nawet chcieli zobaczyć więcej. Przywitajmy brawami czarującą Violettę. Bo! A! Przepraszam, usłyszałam straszącą. Czekamy na występ. Okej, a długo? No tak, nie mam zegarka. A czy jest pani szczęśliwa? No chyba tak. Szczęśliwi czasu nie liczą, więc nie jest pani dłużej potrzebny. Ta-da! Wow! Do następnej sztuczki będę potrzebowała ochotnika. Może pani? Ja? To nie jest matka Roxany? Ma pani męża? Tak mam. Już niedługo. Słucham? A ja pani męża wyszukam. Jak ma na imię? Hendryk. O kurwa, serio? A jakie są dwie ostatnie cyfry jego karty? 1-8. Mówił, że lubi osiemnastki. Akurat tyle mam lat. Przypadek? A może magia? Między nami. Ja też z nim spałam. A gdzie ta sztuczka? Bam, bili bam. Całą kasę oddacham. To już? Proszę zapytać, ile ma na koncie. Co? Ale jak? Wszystko zniknęło? Ciekawe, gdzie się pojawiło. U ciebie? Nic nie widziałam. Nic nie wiem. Nie wnikam. I znikam. Uf! Dobra jest. Kolejny fantastyczny występ. A! Szokującej Violetty. Kręcimy dalej? Musimy na chwilę przerwać. Muszę zmienić spodnie. Co? Prawdziwe emocje tylko u nas. Roxana, zapraszamy na scenę. Widzieli już państwo obraz żalu, jakim jest Iza i rozpaczy, jakim jest Violetta, więc pora na mnie. Ewa, idiotko, tak się tylko mówi. Muzyka. Przecież ona nawet nie śpiewa. Skąd wiesz? Kiedyś się z nią przyjaźniłam, pamiętasz? I do tego ta zumba. O, a na zumbie byłyśmy raz i powiedziała, że jej się nie podoba. No to trzeba coś zrobić. Nie, ja taka nie jestem. Nie jestem jak wszystkie dziewczyny. Przestań piernikować, dobra?
A ta Kaśka popełniła! Mój głos! Ktoś mi popsuł mój głos! Ma ktoś jeszcze pora? Chętnie bym rzuciła. O, ja też! Ja też, mamo. I ja. O, Josh. Ja też chcę! Skąd wy macie tyle porów? Zawsze mam pora, przecież to mój tajny składnik do mnie... nieważne. Szok! Roxanach wcale nie śpiewa jak Sanach. To wszystko to była jedna wielka bójda. Przy zaistniałych okolicznościach niestety Roxana zostaje zdyskwalifikowana. To jakaś choroba? Jury uda się teraz na posiedzenie w tajnym miejscu, gdzie ustali wyniki konkursu. Ale przecież tylko pani jest w jury. Ale kiedyś też muszę wyjść na dwójkę, prawda? Wow, byłaś świetna. Nie, ty byłeś. Nie, ty byłaś. Przestań, ty byłeś. Ale ja przecież nie występowałem. A no tak, to ja byłam świetna. Ale ty za to świetnie... wyglądałeś na widowni. Dzięki. Widziałaś Roxanę? Muszę jej powiedzieć, że to koniec. Przecież wie, występowała ostatnia. Koniec między nami. Muszę z nią zerwać. Naprawdę? Nie chcę, żebyś robił to dla mnie. Nie martw się. Tak już musi być. Robię to dla siebie. Jebany egoista. Zawsze dla siebie, nigdy dla mnie. To fajnie. Fajnie to będzie, jak pójdziesz ze mną na bal. Zaraz ogłoszą wyniki. Trochę sobie tam posiedziałam i pomyślałam. Dlatego odradzam wchodzenie do damskiej przez najbliższe 3 dni. Ale mamy to. Mamy wyniki konkursu. Ale emocje. Zwyciężczynią lub zwycięzcą. Przecież do finału doszły same dziewczyny. Nie byłabym tego taka pewna. Zwyciężczynią zostaje... Wio... No prawda? Żartowałam. Szurnięta Iza! Dzień dobry, ja przyszedłem po Izę. Dzień dobry, wejdź, zaraz do ciebie zejdzie. Zrobiłam kanapeczki. Znowu z tym pasztetem? Nie, Iza mi w ogóle nie pomagała. O, o wilku mowa. Wow. Wow. Ciuchy i fryzjer mogą zdziałać cuda. Proszę, to dla ciebie. Wow, dziękuję. Pięknie pachną. Ale one są sztuczne. Widzieliście już może Izę? Chyba jeszcze nie przyszli. Ty, co robi twoja mama? Ja tu tylko sprzątam. Proszę nie nabrudzić, bo znowu nie będę mopować. Ups. O, ty tam, Bacia. Co mówiłam? Zaraz mają ogłosić królową balu. Gdzie ona jest? Witam wszystkich, jak się bawicie? Zapytam jeszcze raz, gnojki. Chcę słyszeć hałas. Jak się bawicie? Kto jej dał? Skąd masz tą butelkę? Później cię dorwę. Czas ogłosić króla i królową balu. O, wow. Przyszli. Królem balu zostaje... Josh! Zero zaskoczenia. A królową... Królową zostaje... Szurnięta Iza! Ale ona pięknie wygląda! Umyła włosy moim magicznym płynem do podłóg. I ta korona! Sama robiłam. Z papieru toaletowego? Trzywarstwowe. Drodzy państwo, ktoś podmienił korony. Zamiast pozłacanej jest ta... papierowa. O, czas na mnie. I tak za długo już tu siedziałam. Chciałabym wszystkim podziękować. Czy jest z nami Roxana? Roxy, kiedyś byłyśmy przyjaciółkami i wiem, ile dla ciebie znaczy ta korona. Dlatego... Smoknij mnie w dupę! That's my girl! A gdzie twoja mama? Musiała wracać do Hogwartu. Już tam na nią czekali.